Wypływają z Płocka, w 9 dni chcą dotrzeć do Gdańska. Wisła, Polska jest piękna, przekonują. Swoją pasją chcą zarażać innych. To jeden z głównych celów pierwszego rejsu hejnału płockiego. Na pomysł wpadła płocka morka. Ten rok to obchody roku rzeki Wisły. A oprócz tego 80. rocznica powstania hejnału płockiego. Dlatego zdecydowaliśmy się połączyć to w jedno i stąd pierwszy rejs hejnału płockiego. Hejnał płynie z nimi, będą zawijać do portów, przystani na trasie Płock-Włocławek, Toruń-Bydgoszcz, Chełmno-Świecie, Grudziądz-Gniew-Tczew, Przegalina-Mulnik-Gdańsk i wracają do Płocka. Z Płocka wyruszy w sumie kilkanaście jachtów, żaglówek, łodzi motorowych. Jedne przepłyną cały szlak, inne odłączą się po trasie, a jeszcze inne dołączą. Wodniacy są przygotowani nawet na najbardziej ekstremalne przygody, bo rzeka pełna jest niespodzianek. Trasa jest bardzo trudna od Włocławka do Gdańska ze względu na to, że Wisła jest mało żeglowna. Jest to dzika rzeka nieuregulowana, która cały czas się zmienia. Jest dużo zatopionych główek, mielizn, które niestety są nieoznaczone. Także no nie jest to takie pływanie, że zablokujemy sobie stery i idziemy się opalać. Jedna osoba cały czas obserwuje wodę, trzeba umieć ją czytać, to przychodzi z czasem. Druga obserwuje cały czas głębokość i szuka znaków nawigacyjnych, których no, trzeba się trzymać. 9 dni zamierzają spędzić na wodzie. To tam będzie ich dom. Na brzeg będą schodzić tylko na przysłowiową chwilę. Plan dnia jest mniej więcej taki, że o 8 budzi nas hejnał. O godzinie 9 jest odprawa sterników, gdzie mówimy, jak będzie wyglądała trasa, na co trzeba uważać, jak się zachowujemy na wodzie, jakie odstępy zachować, jak sygnalizujemy problemy. O godzinie 10 najpóźniej wypływamy. O 12 hejnał płocki jest puszczany na wodzie. Mamy człowieka z Modlina, który organizuje eventy, więc powiedział, że parę watów zabierze na swoją łajbę i na pewno będzie nas słychać, także będziemy tym hejnałem raczyli mieszkańców wszystkich miejscowości, których będziemy mijali na trasie. Odcinki są mniej więcej policzone w ten sposób, żeby nie były dłuższe niż 50 km, co przy takiej średniej prędkości marszowej około 10-12, no to trzeba liczyć ten przedział między 4 a 5 godzin. Przypływamy do portu, zajmujemy się promocją. Chcemy przede wszystkim promować morkę, miasto. Oprócz tego również Mazowsze i cały odcinek mazowiecki, Wisły. Liczą na fajną przygodę w pięknych okolicznościach przyrody. My jesteśmy zdania, że mamy naprawdę piękne małe Mazury w środku Polski. I dlaczego ludzie z Warszawy i Łodzi ciągną łódki na Mazury, skoro mogliby przyjechać i zaslipować łódkę w Płocku? Wszystkim, którzy wypłyną w rejs, życzymy stopy wody pod kilem.